Cześć, z tej strony Wrumer, witam w świątecznym odcinku Wiedźmina. Będzie taki sam jak każdy inny, tylko po prostu tak sobie to nazwałem. Dobra. Ogólnie mieliśmy ostatnio spotkanie z Triss w ostatnim odcinku, co oznacza, że już jesteśmy w zimie handlowej. Jest to dosyć większy obszar w mieście, zaraz zresztą sami zobaczycie, jak to wygląda. I mamy tutaj kilka fajnych rzeczy do zrobienia. Na bagnach chyba jeszcze wszystkiego nie zrobiliśmy, ale wszystko w swoim czasie. Dobra. Ejże, zatrzymajcie się natychmiast. Tak? Glejt okażcie. Nie przesadzacie z tymi glejtami? Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Król wrócił? Nie, ale edykty nowe są pieczęcią królewską zdobione. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. No, także jak widzicie, mamy zimę handlową. Jest dosyć spory obszar. Musimy poodkrywać sobie mapkę. Także mamy dosyć dużo rzeczy do zrobienia. Ale zobaczmy, co mamy w zadaniach. Tak, przyjęcie. To jest ostatnia rzecz, jaką zrobiłem w tej grze. W sensie, jak sobie kiedyś grałem sam, to była ostatnia rzecz, jaką... Do tego momentu przyszedłem grę. O, tak to nazwijmy. Dobra. Zostałem zaproszony na przyjęcie w nowym Narakorcie. Triss próbuje mnie umówić, żebym zjawił się na przyjęciu przy pierwszym piętrze w karczmie. Nowy Narakot. Narakort, tak. Dobra, rozmowy z osobami, które nigdyś mnie znały, mogą mi odzyskać pamięć. Dobra. Czyli musimy pogadać z Zoltanem i takie tam. Okej, trzeba tutaj z Salamandrą się jeszcze dalej zająć, ale to jest już źródło. Mam umieścić trzy magiczne czujki przy ratuszu. To jest zadanie na teraz. Także idziemy do pierwszego miejsca. To jest sposób po prostu na odkrycie mapy, tak mi się wydaje. Nic tu po tobie, białowłosy. Dobra. Zobaczmy, tutaj gdzieś pewnie trzeba to umieścić. Aha, i tu się nie da przejść, tak? Dobra. Wracamy. Okej, mamy już pierwsze miejsce, do którego musimy wsadzić tą czujkę magiczną. Jezu, przeszedłem. Gdzieś tu. A, tu jest. Dobra. No i wsadzamy. Gdzieś powinniśmy mieć w ekwipunku. Dobra, jest. I następne miejsce. Lada chwila. Powinna przyjść do stawu. Wiedźmin na szlaku! Wiedzisz jak za dawnych czasów! Ktoś nas pochwalił. Dobra. Powiem wam tak. Mam ochotę pograć sobie w Black Desert. Wyszła nowa postać, łucznik, archer, tak? Chciałbym sobie nim pograć tą postacią i nie wiem, czy bym czasem wam nie nagrał jakiegoś tam odcinka, takiej kompilacji z nagrywania właśnie, znaczy z wbijania levelów. Umrę z nudów. To fajnie. Załóżmy, pierwszy, jeden odcinek byłby od, nie wiem, od 0 do 56. Wbijanie. Jezu, jak tu trzeba iść? Może tędy jakoś. No. Drugi odcinek już by był tam oczywiście następny level i tak dalej. Czyli pierwszy odcinek do 56 i potem już 57, jeden odcinek, 58, drugi i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Ale to jeszcze zobaczymy. Idziemy teraz do następnej czujki, znaczy do następnego miejsca, gdzie czujkę trzeba umieścić. O! Mamy go, tego kumpla. O, mamy wejście na cmentarz. To ciekawe. Wchodzimy na cmentarz. No jest trochę mrocznie, musicie przyznać. Tam jakiś potworek sobie chodzi. Tu mamy jakieś nieznane rośliny. Pozbieramy sobie trochę. O, topielec. Nie ten miecz. Nie ten miecz. Geralt, nie ten miecz. Dobra, mamy.
Jezu, co mu się stało? Trochę nas tutaj. O, dobra, to już nam lepiej idzie. Dobra, silny ten potwór. Zobaczymy, może coś ciekawego z niego wypadło. Halo, halo. Kość Graveira. Weźmiemy sobie. Mamy tu jakieś ciało. Zobaczmy, może coś jest ciekawego. Białe róże. Zimskie, jakieś tam coś. Dobra, tu mamy... O, jest rzeźba. Tutaj musimy... włożyć tą czujkę. Że wkładamy. Już jest druga. Dobra. Jaskółcze ziele. Zobaczcie, ile tutaj jest jaskółczego ziela. Tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, bierzemy. Dobra, wiecie co? Wrócimy tutaj o północy. O Jezu. Gul. Dobra, jeden leży. Ten jest jakiś inny w ogóle. Ale nie są jakoś tam szczególnie silne te gule. Krew gula. Czy to czasem nie jest do jakiegoś zlecenia? Zobaczmy. Czekajcie, zgaszę papieroska. Dobra. Mamy zlecenie na gule gdzieś chyba. Tak, zlecenie na gule. Muszę ubierać krew trzech guli dla Kalksteina. Dobra, czyli musimy jeszcze jednego gula gdzieś spotkać. Może się, wiecie co, przejdziemy jednak. A może gdzieś wyskoczy na nas gul. Fleder. Dobra. Stoi spokojnie, może się zbugował. Dobra, leży. Okej, okay, spoko. Jest Graver, kurde. Dobra. Jest gul następny. Będziemy mieli wykonane zadanie dla Kalksteina. Dobra, leży. Dobra, załatwiliśmy ich. Dobra. Szczątki. Dobra, tutaj mamy czaszkę i mamy gul. Tak, zlecenie na gule mamy wykonane. Trzeba teraz się po prostu udać do Kalksteina i mu dać to. Dobra, to już nie musimy w takim razie tutaj chodzić. I idziemy do następnego miejsca, gdzie jest ta głowa, do której musimy włożyć tą czujkę. Jezu, co to jest? A, gul następny. Dobra, poekspimy sobie. Dobra, to już nie będziemy z niego nic zbierać. Tu są jakieś szczątki. Mózg na wierzchu leżał. Tu jest jakaś beczka. Może warto by do niej zajrzeć. A, zapomniałem, jeszcze jedna rzecz. Tutaj trzeba jeszcze pójść do tej krypty. I zaraz się przekonacie, dlaczego. Tu są szczątki, to tam zabiliśmy. To nie jest ten. Ciało, siłkę już mamy ograbione, że tak powiem. Następny gul. Algul. Algule też mamy do zrobienia. Patrz, jakiego fiutka ma. A nie, to nie fiutek. Dobra. Zobaczymy, czy możemy zebrać coś do zadania z niego. Szpik Algula. Chyba to jest właśnie to. Zadania. Algule. Muszę zrobić szpik trzech Alguli. Dobra. No to już mamy jeden szpik. Spoko. Mamy tutaj potwory, które trzeba mieć w zleceniach. Także spoko. Wejście do krypty. Wejdźmy do tej krypty. O, piesek się odezwał. Dobra. Tutaj na pewno też coś będzie. Ale jest ciemno. O, Algul. Dobra.
idzie do nas. Zobaczmy, czy mamy ten eliksir, że widzimy dzięki niemu w ciemności. Dobra, posortujmy. Zamieć, to nie to. Kod, widzieć w ciemnościach, dobra. Pyk. Dobra, jesteśmy. Wszystko widać. Dobra. Podłe piwo ze stolicy Temeri, to nie chcę. Tu mam jakieś szczątki, do których nie możemy zebrać. Krzesiwo. Tam jest jakiś ołtarz, warto by chyba tam wejść. Dobra, co my tutaj mamy? Chyba nic. Mamy... Algol. Dobra, i będziemy mieli trzy szpiki. Widzicie? Dobrze, że tu weszliśmy. Dobra. Leży. Halo, halo. Mamy szpik. Dobra, i mamy następne zadanie zrobione. Dostaniemy pieniążki. Mamy trochę pieniążków tutaj też. Tu jest jakaś kamienna urna. Saletra w środku była. Następna jakaś stara skrzynia. I tu jest jakiś kosz. Woda, wino. A, weźmiemy. A, piesek tam walczy z czymś. Dobra, i mamy następną skrzynię. O, sztylet zabójców. Ale to jest ten sam co ten, to nie musimy. I weźmy sobie to też. Oj. O. Dobra. O, ogłuszył nas. Nie zadziałało to chyba na niego. O, znowu nas ogłuszył. Dobra. Jakoś sobie radzimy. Dobra. Pyk. Dobra. Wiecie co? Chyba będzie dobrym pomysłem zapisać sobie grę. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze się najemy, żeby sobie zwiększyć trochę życie. Jaskółki chyba nie mamy, z tego co wiem. Zamieć. Biały miód. Miał diamentowy. To nie. Co my tu mamy? Bursztyn, tego nie można zjeść za bardzo. Tak mi się wydaje. No, mamy jakieś tutaj recepty. Receptury, przepraszam. Dobra, zjedzmy sobie to. O, jest. Ale się wkurza. Ale się wkurza. Dobra, zapiszemy grę. Mamy jakiś sarkofag. Tutaj pewno, powinno być coś grubego. Siekiera. Dobra, mamy kasę i tutaj mamy jakieś runy. Weźmy sobie je. Dobra. To już mamy. I co będzie w tej skrzyni? O, i kasa. Dobra. Parę orenów już tutaj nam przybyło. Powiem wam, że duża ta krypta. A, zapisaliśmy grę. Dobra, bo zapomniałem. Tutaj na pewno coś jeszcze będzie. A nie. A nie tak. O, jest. Mamy dwa. Chyba zginiemy. No, zginęliśmy. Mieliśmy dwa fledery tutaj. Więc trzeba się uleczyć do końca. Trzeba się uleczyć do końca i to tutaj pokonać. Dobra, trzeba się uleczyć. Pyk. Pyk. Weźmy sobie, zjedzmy to jeszcze. A, to nam się po prostu zamienia, że tak powiem. Dobra, weźmy to jeszcze raz. I to. Dobra. Okej. Dobra. Poczekamy chwilkę.
Dobra, ulepszyliśmy sobie trochę miecz. Użyłem tutaj jakiejś runy czy coś takiego, czy czegoś tam i jeszcze tej osełki. Także powinniśmy sobie poradzić teraz. Pojawiają się czy nie? Dobra, pojawili się. Dobra, uciekniemy trochę i podpalimy. Dobra, jeden się podpalił. Ten już prawie leży. Dobra. O, ogłuszył nas. Okej. No, no ciężko się z nimi walczy. Dobra, leżą obydwa. Okej. Mamy jeszcze coś tu. I zjedzmy sobie, żeby się leczyć. Trzeba zrobić te jaskółki, nie? Ewidentnie, tylko że nie wiem jak. Znaczy, nie mamy tej bazy alchemicznej czy coś takiego. Więc będzie ciężko. Nie wiem, zebraliśmy ten kufer? Zebraliśmy, dobra. Idziemy tutaj. Zobaczymy, co mamy tutaj. Reny, i co to jest siarka? Weźmy tą siarkę. Dobra, no to mamy zrobione. Życie nam się regeneruje, ale powoli, więc trzeba uważać. Okej, okay. Tutaj trzeba było iść i chyba w prawo jeszcze było Griver jakiś tam jest. Rozszarpane ciało. Mamy trochę orenków nazbieranych. Znowu jakieś ciało. I gul. Gul nie będzie problemem. Dobra. Okej. Tu mam pochodnie. Jakiś dwójniak. No, weźmy to. O, krzesiwo. Następny gul. Widzicie, mamy trochę lepsze ciosy. Gula bierzemy na dwa. Nie wiem, jak to nazwać. Na dwa razy, jakby. Okej. I tu mamy jeszcze jakieś rzeczy. Dobra, zjedzmy sobie coś znowu. Raz. I dwa. Dobra. Co mamy tutaj? Tu mamy jakiś szkielet, ale tam nie mogę sięgnąć. A nie, mogę. Czarny proszek. Fajnie. No i tutaj chyba nic więcej nie ma. Dobra. Mamy to. I jeszcze pójdźmy tu. Tu na pewno coś będzie. A, nic ciekawego. Ale dziwna tekstura. Się spojrzałem na nią, tak same szczury tutaj. Dobra. No i teraz mamy jeszcze jedno miejsce. Jeszcze jedno małe miejsce, gdzie trzeba rozwalić ścianę. To tutaj jest i to trzeba tym znakiem. Dobra, idzie do nas gul. Griver jeszcze nas chyba nie zauważył. Dobra, jego trzeba powoli tutaj. Weźmiemy igni. Dobra. Okej. Czy ja mogę jeszcze raz igni poprosić? Dziękuję. Dobra. I jeszcze jeden gul tutaj jest. I jeszcze algul. No, nie mogłem użyć znaku. Okej, dobra. Załatwieni. Dobra, to zbierzemy to, co trzeba ze szczątek. Pyk. I jeszcze
To? Dobra. O Jezu, nie chciałem wyciągać miecza. I... dobra, tutaj. Szpik. No i mamy ołtarz. Na ołtarzu ofiara, którą sobie weźmiemy. Dobra, no nic ciekawego tutaj nie było w sumie. Tylko trochę kasy zarobiliśmy i to wszystko w sumie. No i expa zdobyliśmy, nie? A który mamy poziom w ogóle? Wiedźmiński uczeń. Twój obecny poziom 15. To spoko nawet, nie? Dobra, wychodzimy z krypty. Sorry. Wyjście z krypty. Dobra, wychodzimy. No powiem wam, było ciekawe doświadczenie z tą, z tą kryptą. Jak słychać, jeszcze mi nie przeszła choroba, ale już jest lepiej. Dobra, trzeba przejść tutaj, żeby dostać się do tej głowy, do której mamy. Właśnie popiję herbatki. Okej. No, czeka na nas babka. Myślę, żeby tego jej męża załatwić i będziemy mieli z głowy to. O, Siegfried. Słucham. Co tutaj robisz? Mam dziwne wrażenie, że stan wyjątkowy w dzielnicy handlowej ma jakieś drugie dno. Muszę przygotować swój oddział do ewentualnej walki. Ale wiesz, tak przy okazji, jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. O, to ciekawe. Słucham. Doszły mnie słuchy, że na miejskim cmentarzu giną ludzie. Trzeba by się tam rozejrzeć. Rozumiem, że jest jakaś zapłata. Tak, oczywiście. Poza tym zakon będzie ci wdzięczny. No i super. Zgoda. Rozejrzę się tam i zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Będę się za ciebie modlił. Siegfriedzie, czy wiesz coś na temat tej sprawy na cmentarzu? Tylko tyle, że ludzie panicznie boją się tam chodzić. Ponoć widziano tam gule. No, jak wiesz, cmentarz w tym mieście jest bardzo potrzebny. I nie możemy pozwolić, aby z tak błahego powodu był niedostępny dla ludu. Dalej na posterunku? Służba, nie drużba. Przy okazji, muszę nazwać nowy oddział. Masz jakiś pomysł? No kurde. Szmaciarze. Płonące ostrza zagłady. Trochę patetyczne, ale dobre. Tak, będą się nazywać Płonące ostrza zagłady. Bywaj. Dobra, mamy zadanie od niego. Zbadamy. Pójdziemy do ogniska, żeby trochę, żeby o tej północy pójść tam. Dalej nas nie stać na ten pancerz, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby go zakupić. Bo na razie nie będziemy wydawać pieniędzy, bo już możemy zbierać rośliny i zajmować się potworami, bo mamy już odpowiednią dużą wiedzę na temat tego. Także pieniądze trochę zaoszczędzimy. Dobra, i mamy jeszcze talenty przy okazji do rozdania. Mamy jeden srebrny i jeden i trzy brązowe. Przepraszam za moją chrypkę. Dobra, co by tu dać? Wytrzymałość. Wytrzymałość myślę, że jest trochę słaba u nas. Ale wszystko z brązowych już mamy tutaj wydane. Więc myślę, że trzeba by tutaj użyć jeden srebrny. A z brązowych... Dobra, za dużo przeciwko ludziom nie walczymy. Używamy dużo też silnego. Dobra, krwawienie 15, obrażenia plus 25, obrażenia plus 50. Dobra, damy to i to. No i dajmy jeszcze to. Dobra, a srebrny damy jakąś wytrzymałość. Odporność na trzecie, odporność na ból, odporność na ogłuszenie. Co to jest? Regeneracja energii, odporność na ból. Czas trwania ogłuszenia minus 50%. Dobra, damy sobie w to. I to będzie na razie na tyle. I medytujemy do północy, żeby pójść na ten cmentarz. Dobra, jest północ. Czekajcie, jeszcze zobaczę, jak daleko jest ta głowa. My jesteśmy tu. A, dobra, to pójdziemy. No, schowaj mnie, schowaj.
Dobra, idziemy do tej głowy szybko i idziemy na cmentarz. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. A w następnym odcinku zajmiemy się tym przyjęciem, tam co mówiła Triss. Dobra, tutaj chyba... Tak, tutaj trzeba zejść. Okej. Okay. No i ostatnia czujka. Dobra. Okej, okay. Mamy zrobione. Teraz idziemy sobie na cmentarz. I jeszcze musimy odwiedzić Kalksztajn, tylko nie wiem, czy się wyrobimy w tym odcinku, czy zrobimy już to w następnym. Mamy jeszcze 13 minut nagrania, także zobaczymy, co nam się da zrobić w tym czasie. Dobra, widać, że już nie trenują. Zygfryda też już nie ma tutaj. Jest gul. I upiór jakiś. Jeszcze jeden gul jest. Dobra. Mamy załatwione. Jeszcze pozbieramy szczątki. Dobra, mamy jedną. Mamy drugą. I mamy trzecią, dobra. I wchodzimy na cmentarz. Dobra, wchodzimy na cmentarz i zobaczymy, czy będzie tam ten mąż tej babki. Rany od zębów i pazurów. Roztrzaskane kości. Ktoś chciał się dostać do szpiku. Wygląda na robotę guli. No. Zabiliśmy ich dużo, więc można było się domyślić. Dobra, leży. O Jezu, jeszcze jeden. Dobra, załatwiony. Metala? Co to jest? Chyba jakiś bosik taki. Mi się wydaje przynajmniej. Przepraszam, gdzie się podziały moje maniery. Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. No co, gula nie widzieliście? Widziałem nie jednego, ale żaden nie gadał. No ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzina to jest ten mąż tej babki. Się do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Znalazłem zwłoki ludzi. Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka. Żywych nie jadam. Ale wiem, kto ich załatwił. Zawrzyjmy układ. Informacje w zamian za życie. No w sumie warto by się dowiedzieć. Stoi. Nie? Powiedz mi, co wiesz. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem, czego tu szukają, ale rabują groby i coś knują. Przy okazji zabijają ludzi, którzy wejdą mi w drogę. Długouchy? Rodzinka ich nie atakuje? Smakują naprawdę fatalnie. Są tacy wysuszeni. No i zapewniają jedzenie. Dzięki za informację. Zmykaj stąd. Bywaj. No, ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, co teraz? Aha, zakopał się. Dobra, mamy coś tu jeszcze ciekawego? Kolejne ciało. To dziwne. Nie ma śladów po ugryzieniach. Za to są rany kłute i cięte, jakby zadane sztyletem. Aha, czyli by jakby wskazywało na ludzi? Ciekawe. Ciekawe, zaraz... Poszukamy tutaj jeszcze jakiś wskazówek. No tamto to by mogło być robota gula. Mogło być to robota tego
Wentila, czy jak on tam miał? Elf? Co oni tu robią? Wybaczcie za chrypkę. Elfy, co oni tutaj? No, to już jest dziwne. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Morderców. W takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o przetrwanie. Ludzie rozumieją tylko argumenty siłowe i dlatego będziemy z nimi rozmawiać za pomocą oręża. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Groźnie gadasz, Wiedźminie. Jednak nie wiesz, że w tej krypcie znajduje się 6 dłan pozostawionych na pastwę guli. Są tam kobiety i dzieci. Jeśli nas zabijesz, nie zdążysz im pomóc. A jeśli spróbujesz ich uratować, my odejdziemy wolno. Wybieraj, mutancie. Miecz zmień. Nie ten. Matko. No dawaj, dawaj, dawaj. Przeszedłeś tu po śmierć? O, trochę dostaliśmy. Zabiję cię, włochata małpo! Włochata małpo, tak? Ej, jest problem. No to pa. Dobra, już tak się nie broni. Okej. Dobra. A, mało kasy miał. Graveir. Dobra, zabijemy go. Oj, ale dostaje hity. Dobra, leży. Zauważyliście, że tam były krasnale i w ogóle nawet ani słowa z nimi nie zamieniliśmy? Dobra, wchodzimy do krypty. O Jezu. Czemu nie mogę wejść do krypty, no? Dobra, myślę, że nie wiem, chyba dobrze zrobiliśmy, co? Tak mi się wydaje. Kurde, już nie mamy ten, ale przejdziemy. Czemu znowu są w ogóle te potwory? Czy to jest związane z zadaniem? Wybaczcie, tu przejdziemy po prostu to na szybko. Dobra, nic tutaj nie ma. Jeszcze jedna ogóle. Dobra. W ogóle teraz nie wiem, o co chodzi, no bo te ciała tutaj były już wcześniej, jak widzieliśmy. Chociaż może chodziło o to. Ciekawe. No bo tu w sumie tutaj nie było po co wchodzić tak naprawdę, skoro wszyscy leżą. Wybaczcie, że jest tak ciemno, ale nie mam ani pochodni, ani nic. Ani tego eliksiru. Dobra. Okej, leży. Nie, no nic tutaj nie ma. No, są dwa. Nic tutaj ciekawego nie było, nie? Szczerze mówiąc. Dobra, wychodzimy. Nie wiem, co z tym jej mężem w ogóle.
bo w sumie powinien ty być, skoro jest północ, nie? Dobra, wychodzimy z tej krypty, jest ciemno, nic nie widać, nic ciekawego tutaj nie ma, także nie będziemy kombinować. Jak wyjdziemy, to przeczytam, czy coś może coś tam pisze, że trzeba coś zrobić, czy nie wiem. Tam jest jeszcze potwór. A, to pierce. No, patrz. Dobra. Tam jest elf. Przyszedłeś tu po śmierć? Nienawidzę was, dłoń! No, trzeba się zająć najpierw potworami. Nie mogę użyć. O! Palą się. Czy my damy radę w ogóle tutaj coś zrobić? Dobra, zmieniamy miecz. Przyszedłeś tu po śmierć? Się przewrócił, dobra. Mieliśmy dziwną sytuację z nimi tutaj. Dobra. Bierzemy. Żadnego tutaj męża tej kobiety tutaj nie ma, nie za bardzo. Dobra, przeczytajmy jeszcze to zadanie. Źródło to nie to, dobra. Ale gule mam zrobione. Tożsamo wielka 5 tajemnica Bryngera 6 stóp pod ziemią. Relacje z Siegfriedowi, niespokojny duch. Muszę, duch został odesłany. Aha, to był ten chyba. Ten upiór, co tutaj był. Dobra, będzie trochę odcinek dłuższy, to pójdziemy teraz przespać się do południa i dowiemy się, co. O co chodziło z tym jej mężem. Może coś ciekawego powie i będzie trochę pieniążków. Zobaczymy, ile zarobimy. Może niedługo kupimy ten tutaj. Jest w mnie ten miecz. No. Dobra. Idziemy do ogniska. Wieczny ogniu wypełni me serce. Dobra, Siegfrieda nie ma. Dziwne, nie, że elfy tutaj. Bardzo dziwne. Nie wiem, po co oni tutaj przyszli. Zastanawiam się, to może coś dowiemy się od Siegfrieda właśnie. Dobra, śpimy do południa. Medytujmy, przepraszam. Dobra, wstajemy i idziemy. No dobra. Po drodze powinniśmy mieć Siegfrieda i tamtą babkę. Jakaś dziewczynka. Czy tutaj zostaniemy? Siegfrieda jest i Siegfried. Dobra, gadamy do niego. Słucham. To długa historia. W każdym razie rozwiązałem sprawę cmentarza. Opowiadaj, jestem bardzo ciekaw. Pomijając sprawę gadającego gula, okazało się, że winni zabójstw są Skojatel. Rabowali groby, a przy okazji zabijali każdego, kto wpadł im w ręce. Jednak... Gadającego gula? No nie wnikam, może przesadziłeś z eliksirami. Powiedz lepiej, co się stało. Zdążyłem zabić morderców, ale niestety nie udało mi się uratować ludzi zostawionych gulom na pożarcie. To chyba wszystko. Na święty płomień, to straszne. Dziękuję za trud, który włożyłeś. Jednak zważając na zabitych ludzi, nie mogę zapłacić ci pełnej sumy. Mam nadzieję, że to rozumiesz.
Zakon jest ci wdzięczny. Okej. Ile dostałem w ogóle? Aha. Czyli powinniśmy w sumie puścić ich wolno i ten, ale to wtedy też nam niby nie zapłacił, bo byśmy ich puścili, nie? Bo jeszcze ktoś zobaczy nas razem. Rozwiązałem problem z twoim mężem. A gdzie dowód? Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód? Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. Czekam na zapłatę. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? No jak? Ciszej. Przecież nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło! Bierz pieniądze i niech cię nie widzę! No nie wie się, że ją mąż nachodzi. Dobra, mamy prawie 2,5. Czyli w sumie nic ciekawego. Zykryt nam trochę poleciał w chuja, bo zapłacił nam połowę. No ale już trudno. No nie uratowaliśmy tych ludzi, ale jakbyśmy ich puścili, to wtedy, że morderców puściliśmy i ten. Zresztą nie wiem, jakby było, bo nie przeszedłem tak. Dobra. Ja się będę żegnał, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się już niedługo, a dokładnie pojutrze, także trzymajcie się i cześć.